Akcja Góral 12 sierpnia 1943 roku. Pozycję przy ulicy Senatorskiej obsadzono o 9.45. Na wąskiej jezdni stał zaparkowany tzw. kitajec. Na przednich błotnikach siedzieli dowodzący Pola, Jurek, a na skrzyni uzbrojeni w steny Jawor, Doman, Andrzej. Na schodach sklepu elektronicznego strażak Andrzej Sachariniarz. Samochody okupantów przybyły na miejsce o 10.17. Samochód ZOM zwolnił, by minąć Kitajca. Jarko wytoczył na jezdnię dwukołowy wózek. Samochód ZOM gwałtownie zahamował. Pola dał sygnał do ataku. Przygotowania do akcji Góral trwały 14 miesięcy, a jej wykonanie jedynie 2,5 minuty. Przejęto prawie 105 milionów okupacyjnych złotych.